Witajcie, Rafał z tej strony. Z okazji wakacji postanowiłem nagrać tygodniowy cykl dotyczący Mini 2. Jest to dron i model, który jest wybierany przez bardzo wielu użytkowników. I zwykle jest tak, że ludzie kupują go w markecie i nie za bardzo wiedzą, jak wykorzystać jego możliwości. Oczywiście są grupy, są instrukcje, są tutoriale, a ja chciałem stworzyć tygodniowy program dla użytkowników po to, żeby czuli się bardziej zaopiekowani, żeby krok po kroku mogli wejść w świat dronowania i na tym przykładzie Mini 2 właśnie wykorzystać ten potencjał, który mamy dzisiaj. Słuchajcie, w poprzednich dwóch epizodach rozmawialiśmy na temat inwestycji. W pierwszej części dotyczącej zakupu samego drona, czy to nowego, czy używanego. Natomiast w drugiej części rozmawialiśmy na temat zakupu akcesoriów i inwestycji, które akcesoria są niezbędne. W tym epizodzie porozmawiamy na temat kolejnej inwestycji, a mianowicie ubezpieczeniu DJI Care Refresh. Czy warto, co to jest, jak to zrobić, czy się opłaca? Odpowiem na te wszystkie pytania. Jeżeli macie wątpliwości, prośba o komentarz i zadanie pytania pod filmem. Co to jest DJI Care Refresh? Jest to program ubezpieczeniowy roczny, który obejmuje dwie wymiany drona na nowy egzemplarz i zwykle jest to działanie w konsekwencji wypadków, zatonięcia, jeżeli wyłowiliśmy wrak. Działa to w taki sposób, że rozbitego drona wysyłamy do serwisu DJI, tam zostaje podjęta ocena i następnie jest wycena tych czynności serwisowych przedstawiona nam i mamy do wyboru albo zapłacić za naprawę, albo skorzystać z naszego ubezpieczenia. Zwykle to ubezpieczenie kosztuje około 50 euro, wykupienie na rok i też każda kolejna naprawa około 47, 49, 50 euro. To jest ta wartość, którą możemy przyjąć. Czy to się opłaca? Jeżeli dużo latacie, to na pewno tak. Jeżeli to jest wasz pierwszy model, myślę, że też na pewno tak, bo zanim zdobędziemy doświadczenia, faktycznie trzeba trochę przejść i ćwiczeń, i różnych groźnych sytuacji, więc uważam, że warto. W jaki sposób wykupić ubezpieczenie DJI Care już pokazuję. Wchodzimy w każdy dowolny film, który mam, następnie klikamy tutaj opis pod filmem Pamiętaj o DJI Care Fresh i przechodzimy na stronę zakupową. Na tej stronie mamy tutaj do wyboru dany model drona, wybieramy Mini 2, w tym przypadku 49 euro, ja posługiwałem się kwotą około 50-60, jak pamiętacie. Wchodzimy sobie na to i mamy już stronę zakupową. I tutaj są oczywiście warunki. Można też bezpośrednio kupić, a pod spodem jest napisane, ile kosztuje dana wymiana. Więc po zapłaceniu 49 euro za ubezpieczenie mamy jeszcze pierwszą opłatę za wymianę 49 euro, a za drugą wymianę w ciągu roku 59 euro. Jeżeli dron odleci nam, DJI wymieni nam, czy dostarczy nam nowy egzemplarz za kwotę 229 euro. Jeżeli to byłaby taka wyjątkowo specyficzna sytuacja, na przykład ktoś lata nad oceanem, jest silna bryza, silne prądy czy fala i mamy taką gwarancję, że pomimo, że są koszty, ale już za równowartość około 1000 zł z hakiem jesteśmy w stanie otrzymać bez względu na okoliczności nowy egzemplarz. Mamy tutaj cały proces, jak to wygląda, czyli online w przypadku rozbicia drona. Online wypełniamy ankietę, DJI przysyła nam etykietę na UPS lub innego kuriera, na przykład DHL, czy na pocztę niemiecką, to zależy, ale zwykle na UPS. Odsyłamy takiego drona, pakujemy go do pudełka, odsyłamy, wypełniamy oczywiście protokół, następnie DJI otrzymuje taki produkt, wystawia nam protokół i my wybieramy, czy płacimy za naprawę, czy płacimy w ramach ubezpieczenia, dokonujemy tej zapłaty i otrzymujemy drona nowego. Bardzo fajna procedura i wiele osób, które miały różne przypadki i przygody, doceniają tę funkcjonalność, bo to praktycznie działa tylko w DJI. Żaden inny producent nie stosuje tego typu polityki. Bardzo ciekawa sprawa. Mamy oczywiście jeszcze opcję Express, ale na razie się skupiamy na tym, co tutaj jest. I to działa dość dobrze, muszę wam powiedzieć. Zwykle około 2 tygodni cała procedura trwa od wysłania drona do otrzymania nowego. Co jeszcze trzeba, o czym trzeba pamiętać?
że zwykle trzeba ubezpieczyć, podjąć decyzję do 48 godzin od momentu, kiedy drona aktywujemy. Czyli na przykład kupiłeś go w salonie, powiedzmy, czy w supermarkecie, wracasz do domu, aktywujesz drona, czyli zakładasz sobie konto, aktywujesz produkt i w tym momencie mamy 48 godzin od tego momentu na podjęcie decyzji o wykupieniu DJI Care. Możesz wejść w każdej chwili w link pod moim filmem i wykupić takie ubezpieczenie w ciągu tych 48 godzin, wtedy masz spokojną głowę. Ja korzystałem już z tego ubezpieczenia, jestem zadowolony i faktycznie przebiega to tak, jak napisano. Około 2 tygodnie trwała cała akcja i dronami wrócono. Trzeba jeszcze pamiętać jednej rzeczy, że jeżeli na przykład ja miałem taką sprawę, że tydzień przed upłynięciem terminu miałem zdarzenie i następnie odesłałem, więc naprawa i ocena już były po upłynięciu ubezpieczenia i trzeba się upomnieć, trzeba wyjaśnić, że w chwili zdarzenia to ubezpieczenie działało. Jeżeli na przykład latasz bardzo dużo, wiesz, że masz tematy, zlecenia i że możesz zgubić tego swojego drona, jak najbardziej na tak. Więc myślę, że warto. Oczywiście jest jeszcze parę takich obostrzeń, między innymi regionalna polityka, czyli jeżeli kupujesz drona w Stanach albo w Chinach, to gwarancja DJI Care czy ubezpieczenie działa regionalnie na tamtym rynku. Trzeba odesłać tam takiego drona, co może być kosztowne lub kłopotliwe bardzo. I oni też wysyłają, odsyłają ci na adres lokalny, regionalny, więc pod tym względem nie wygląda to najlepiej. Dla produktów, które zostały tam kupione właśnie w Stanach czy w Chinach, nie ubezpieczymy ich w Europie. To jest też dosyć kłopotliwe, dlatego że każdy produkt ma swój numer seryjny i te partie produktów są przeznaczane na dane rynki opisane numerem seryjnym. Przy zawarciu umowy ubezpieczeniowej DJI Care Refresh potrzebujesz numer seryjny. On jest w trzech miejscach, albo tutaj pod klapką, jeżeli masz lupę albo dobry wzrok, to znajdziesz tutaj pod klapką, albo jest na pudełku, lub trzecie miejsce, gdzie jest to w aplikacji, też można znaleźć numer seryjny. I to mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o DJI Care Refresh. Jeżeli nie spóźniłeś się z 48-godzinnym tym terminem, możesz zawsze nagrać film weryfikacyjny i zgłosić do ubezpieczenia swojego drona później. O tym mówię, ja podam linki, ale o tym mówię w osobnym opracowaniu, jak nagrać taki film ten weryfikacyjny. W każdym razie jest ta informacja też dostępna. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i polecam też korzystanie z moich linków afiliacyjnych, jeżeli chodzi o wykupienie DJI Care Refresh. Pod każdym filmem znajdziesz adnotację. Pamiętaj o DJI Care i link do tej strony. Pozdrawiam, trzymam kciuki i życzę gumowych drzew. Jutro widzimy się w kolejnym epizodzie. Cześć! To, o czym chciałem jeszcze powiedzieć, jeżeli chcecie czegoś więcej, jesteście zainteresowani tym produktem, mam warsztat online'owy dotyczący użytkowania Mini 2 od A do Z i w ciągu tego tygodnia będę mówił na pewno też trochę więcej na ten temat, ale warsztat pokazuje nam krok po kroku od rozpakowania drona, aż po prace kreatywne, wszystkie ciekawostki, aplikacje, tak żebyście mogli podczas tych wakacji skorzystać, nie tracić czasu na własne doświadczenia, nie rozbić tego drona i cieszyć się w pełni ujęciami wakacyjnymi. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych epizodach, już jutro następny odcinek. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i trzymam za Was kciuki. Cześć!